opuszczona, miejscami niebezpieczna, z rdzewiejącymi pozostałościami. Taka jest aktualnie cukrownia w Pruszczu Gdańskim. I chociaż fani takich budynków pewnie będą zawiedzeni, ale już niedługo najbardziej rozpoznawalny obiekt w Pruszczu Gdańskim zyska drugie życie. Inwestycja obejmie teren aż 19 hektarów. Planujemy tu i zabudowę mieszkaniową, taką charakterystyczną dla centrów miast, i zabudowę komercyjną, na którą będą się składały zarówno funkcje, no takie typowo komercyjne, usługi, pewnie trochę funkcji handlowych dla mieszkańców, jak i mamy nadzieję, że uda nam się zachęcić i miasto, i innych lokalnych interesariuszy, i uda nam się tu zbudować też funkcję kulturalną, sportową, będzie trochę terenów zielonych, będzie trochę wody na zewnątrz takiej, która latem będzie cieszyć mieszkańców. Tą główną zmianą, którą chcemy wprowadzić, to chcemy otworzyć ten teren, ponieważ jest to bardzo atrakcyjny, centralnie położony punkt, który świetnie się do tego nadaje. Nie tylko mieszkańcy, ale także władze miasta cieszą się, że teren cukrowni zostanie wreszcie zagospodarowany. Jednak dla burmistrza Janusza Wróbla ważne jest również to, aby nie zapomnieć o aspekcie historycznym tego miejsca. Tkanka historyczna na pewno zostanie zachowana, tego jestem pewien. I niektóre elementy, które są w środku, bardzo ładne, charakterystyczne dla cukrowni, również pozostaną. I w tym komin, który tutaj widzimy, to na pewno pozostanie, natomiast bardzo liczymy na to, że będzie to rzeczywiście funkcja kulturotwórcza, że będzie tutaj dużo wydarzeń różnego rodzaju, jakich to pewnie w ciągu kilku lat się dowiemy, ale z całą pewnością będzie to miejsce nie tylko, gdzie będziemy mogli mieszkać, wypoczywać czy spędzać wolny czas, ale będzie też miejsce, gdzie będziemy mogli się spotkać z kulturą wysoką i niższą, z kulturą dla każdego. Chociaż do zakończenia projektu jeszcze długa droga, to na terenie cukrowni będzie w lipcu czekała na mieszkańców miła niespodzianka. Chcemy przede wszystkim zabezpieczyć, bo te zabytki nie są w najlepszym stanie. Musimy je zabezpieczyć, że jak już tam pozwolimy osobom wejść na teren, stanie się on trochę publiczny, to musimy zadbać, żeby nikomu nic na głowę nie spadło. Jak już to zabezpieczymy, to myślę, że na początku lipca stworzymy taką strefę, gdzie rzeczywiście będzie można przyjść, będzie można trochę zetknąć się już z historią tego miejsca, będzie może można przyjść na jakiś rodzaj imprezy, ale o szczegółach na razie nie będę mówił, pozostanie może to na chwilę jeszcze niespodzianką. Nowe centrum miasta, kulturowe i historyczne. To naprawdę może się udać, zwłaszcza w tak wyjątkowym miejscu. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie projektu i nie omieszkamy od czasu do czasu podglądać, jak idą prace. Polecamy również zobaczyć Karol Modzelewski, ostatni wywiad z profesorem oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.